Cieszę się, że możemy dzisiaj być w tym dzisiaj wieczorze, po południu. Jestem osobiście wdzięczny Bogu za społeczność tutaj w Ustroniu, za postawę tej społeczności i wierzę, że jeśli będzie coraz więcej tych społeczności, które będą się modlić za Izrael, które będą miały serce nastawione do tego narodu, to ten świecznik będzie świecił, a ten świecznik symbolizuje Kościół. Chcę dzisiaj dzielić się z racji tego, że mamy taki temat, co nas łączy, Izrael i Kościół, co łączy Izrael, Kościół o naszych wspólnych korzeniach. Jutro coś powiemy na ten temat więcej, jeśli Bóg pozwoli na nabożeństwie. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o rzeczach, które wypływały z ojcowskiego serca. W ojcowskim sercu Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba było zawsze pragnienie relacji z człowiekiem. I to pragnienie relacji z człowiekiem jest cały czas. I Bóg nie zostawił rodzaju ludzkiego, kiedy człowiek odszedł przez grzech. Bóg nie zostawił człowieka. Bóg szedł za człowiekiem i ciągle pragnął tej relacji. Wybiera naród, przez który ubłogosławia narody. Wybiera Izrael. I to wybranie Izraela i przez Izrael, które dokonało się też udziałem narodów, można powiedzieć, łączy nasze serca. Co nas łączy? Łączy nas Boże serce, Boży plan, Boże nastawienie do człowieka. I tak naprawdę nie ma zbawienia bez Izraela. To, co Bóg objawił przez Izrael, wybrał ten naród. Przez Izrael dał nam zbawienie, o którym Pan Jezus powiedział, zbawienie pochodzi od kogo? Widzę, że dobrze studenci siedzą dzisiaj tutaj, także dobrzy uczniowie, znacie słowo. A ja kiedyś powiedziałem do jednego brata w ten sposób, on mówi, jak to od Żydów, przecież od Boga pochodzi. No tak, ale w tym wszystkim Bóg zaplanował, ale wybrał naród, przez który nas błogosławił. I to nas łączy w Jezusie Chrystusie i nie ma tak naprawdę zbawienia bez Izraela. W tym planie, który Bóg zaplanował, wybrał Izrael i wybrał narody. A stało się to w Jezusie Chrystusie. I mówimy, że Pan Jezus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Jezus reprezentował serce Ojca. Mówi, nic nie mówię, nic nie czynię, jeśli mi to Ojciec nie dał. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc to, co Jezus czynił, wypływało z serca Ojca i wypełniał to na ziemi przez swoją posługę. I Pan Jezus, kiedy umarł na krzyżu, połączył w sobie jednych i drugich. I ta sama miłość, którą pierwsze umiłował Izrael, ta sama miłość objęła nas. Jego miłość, Boża miłość łączy Izrael i łączy narody. Objawiło się to w Jezusie Chrystusie, czyli ten świecznik symbolizuje Kościół, który ma swój fundament, a fundamentem Kościoła jest co? Kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus
I fundament, o którym apostoł Paweł mówi, który się nie zmienił, jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem, który scala, to jest Jezus. Czyli zauważmy, że Kościół, który powstał, on nie powstał tak, jak można powiedzieć, niektórzy sięgają dziejów apostolskich, on dalej sięga troszkę, bo sięga apostołów i sięga proroków, sięga Abrahama. Więc to, co dźwiga cały Kościół, można powiedzieć, jest z natury żydowskie. Pan Jezus, który mówi, że jest korzeniem i rodem Dawidowym, jak apostoł Paweł mówi, że korzeń dźwiga co? Wszystko, całą budowlę. I z tego korzenia płyną te soki i namaszczenie do Kościoła, który składa się z jednych i z drugich, i ten Kościół może świecić. Pan Jezus objął w swojej miłości, czyli z jednej strony są wszczepieni Żydzi, a z drugiej strony są wszczepione narody. I o taki Kościół Bogu chodziło. Bez Żydów nie tworzymy Kościoła. Bez Żydów nie tworzymy światłości. I ta światłość jest w ten czas, kiedy mamy świadomość naszego fundamentu, kiedy mamy świadomość naszych żydowskich korzeni, kiedy mamy świadomość, że jesteśmy wszczepieni w ten korzeń, który dźwiga wszystko, i na tym korzeniu jest budowana cała budowla. Czyli idąc dalej w tym, co mówię, spotykamy się z całym odkupieńczym planem zbawienia związany z Izraelem. I tak jak już powiedziałem, Kościół miał być i ma być światłością świata. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Ten Kościół składający się z jednych i z drugich miał świecić do narodów, miał świecić do Izraela i miał przynosić świadectwo miłości. To był Boży plan. Ale diabeł doskonale wiedział, że Kościół ma przynieść świadectwo dla Izraela i ma przynieść świadectwo dla narodów. Dlatego co robi? Robi wszystko, aby Kościół zniszczyć. To, co Bóg zaplanował, to, co Bóg chce czynić, to zawsze znajdujemy w tym opozycję przeciwnika diabła. I Kościół miał być tym, o którym apostoł Paweł mówi w ten sposób. Jak już mówiłem, zbudowany na fundamencie apostołów, proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Ale Kościół miał coś proklamować i miał coś przynosić też. Aby, Paweł mówi, 3:10 Efezjan, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez co? Przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Czyli przez Kościół miało przyjść to świadectwo różnorodnej mądrości Bożej. Ale czy tak się stało? Czy tak było? Ja dzisiaj chciałbym z wami przejść pewien czas historii, bo kiedy mówimy Kościół, kiedy mówimy do Żydów, że jesteś chrześcijaninem, to oni patrzą na ciebie i od razu mają jeden obraz. Mają obraz naszej historii, która niestety jest historią złego świadectwa w stosunku do nich.
Możemy powiedzieć, my się z tym nie utożsamiamy. No tak, można to tak ująć, ale my tak jesteśmy spostrzegani. Ze względu na historię, ze względu na postawę taką, a nie inną, jesteśmy tak postrzegani. Jeśli będziecie w Budapeszcie, to jest tam takie muzeum, które warto zwiedzić. Jest to Muzeum Holokaustu, gdzie jest też pokazana postawa chrześcijan, która prowadziła do takiego świadectwa, że zaprzeczało temu, o czym żeśmy czytali, że Kościół ma być, przez Kościół ma być poznanie, przyjść ma przyjść tej mądrości Bożej w różnoraki sposób. Warto zobaczyć to. Jeśli mówimy miłuję Izrael, to musimy zobaczyć też przyczynę ich bólu. A przyczyną bólu dla Izraela jest niestety antysemityzm. Jest niestety postawa, która była kreowana w historii i która, przez którą oni wiele wycierpieli. Można powiedzieć, na początku to świadectwo było Kościoła i ono świeciło. Żydzi szli, głosili Ewangelię, zakładali nowe społeczności, zbory. Były sprzeciwy, były prześladowania. Sam Paweł prześladował Kościół. I to jest tam ciekawa ta myśl, kiedy Paweł w drodze do Damaszku spotyka się z Jezusem i słyszy głos: Pawle, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? A on się pyta, kim jesteś, Panie? I w ten czas słyszy, jakim jest Jezus. I to jest ciekawe, że kto dotyka was, Biblia mówi, w stosunku do Izraela dotyka źrenicy Bożego oka, ale kto dotyka też Kościoła, dotyka też źrenicy Bożego oka. Jezus utożsamia się z Kościołem. Dlatego chce, aby jego Kościół był czysty, bez mazy i bez skazy. I co się takiego stało w historii, że powoli traciliśmy tą mądrość i różnorodną mądrość Bożą, świadectwo tej mądrości Bożej. No mianowicie przeciwnik, który przyszedł kraj zarzynać i wytracać, zaczął coś robić w tym Kościele i coś się zaczęło też zmieniać w tym Kościele. Widzimy prześladowania chrześcijan w Rzymie, widzimy ten okres, kiedy Żydzi też byli na krótko wypędzeni, o czym Paweł mówił, też wspomina to, wspominane to jest w Dziejach Apostolskich, ale też mówi o tym list do Rzymian, gdzie Paweł już na chwilę, kiedy brakło tych liderów, bo Żydzi byli wypędzeni z Rzymu za Klaudiusza, kiedy ich brakło, nagle pojawiały się pewne napięcia, które trzeba było wyjaśnić. Powracając z powrotem i Paweł wyjaśnia pewne rzeczy odnośnie Izraela, odnośnie Kościoła. Ale później widzimy inne rzeczy, jak prześladowanie chrześcijan przez Nerona i wreszcie 66 do 70 jest coś, dochodzi do takiej rzeczy jak zburzenie, upadek powstania i zburzenie świątyni w Jerozolimie. I to był taki punkt, który był dość znaczący i istotny, dlatego że świątynia, gdzie też uczęszczali pierwsi wierzący w Jeszuę, została zniszczona. Następnie przychodzi powstanie tak zwane Bar Kochby. Pan Jezus, nawiasem mówiąc, widział to, co się miało stać z świątynią. I co zrobił? Zapłakał. Mówi, nie poznałeś czasu nawiedzenia swego.
Ale teraz jest to zakryte przed Tobą. To jest ta tajemnica, że to było zakryte i Żydzi nie poznali czasu nawiedzenia swego. 132 do 135, tak zwane powstanie Bar Kochby. I rabin Akiba ogłasza Bar Kochbę Mesjaszem. I w ten czas wierzący w Mesjasza, w Jeszuę, niestety wycofują się z tego powstania. Później uznano ich za zdrajców. To powstanie upada i Hadrian niszczy Jerozolimę, nazywają Kapitolina, Aelia Kapitolina. I Izrael otrzymuje taką nazwę Palestyna. Czyli zmienione są nazwy i przywódcy kościołów przenoszą się do trzech miejsc, do Aleksandrii, Rzymu i Antiochii. I wtedy, według niektórych źródeł, jest powiedziane, że rodzi się tak zwana teologia zastąpienia. Rodzi się teologia zastąpienia, która mówi, że Kościół zastępuje Izraela. Kościół przejmuje rolę Izraela i coś, wiecie, kiedy jest siana nieprawda, ta przynosi pewne owoce. I w tej teologii zastąpienia ja podam parę punktów i co się stało, co się działo w momencie, kiedy ta teologia była głoszona, coś się stało i coś się działo z Kościołem. Dlatego poprosiłem tutaj brata Krzysztofa, żeby tą menorę umieścić, bo myślę, że przez obraz my pewne rzeczy bardziej zapamiętamy. Pierwsze, to co teologia głosiła, zastąpienia, było powiedziane tak. Izrael w Bożym planie został zastąpiony przez Kościół chrześcijański, aby był dalszą historią, kontynuacją Izraela. Zarazem go, co? Wykluczając. I co się dzieje w Kościele? Ja to tak obrazowo przedstawię. Światło, które miało świecić dla Żydów i dla pogan, zostaje to światło odsuwane. Drugi punkt. Żydzi odtąd już nie są wybranym narodem i niczym nie różnią się od Anglików, Hiszpanów czy Afrykańczyków. I mamy coraz mniej światła. Światło zaczyna uchodzić. A co apostoł Paweł mówi o swoim narodzie? Pytam się, czy Bóg odrzucił Izraela? Żadną miarą. Niemożliwe. Gdybyśmy wierzyli w takiego Boga, który odrzucił Izraela, to dawno by nas też odrzucił za niejedno uchybienie. Bóg jest wierny w swoim przymierzu i nie odrzucił Izraela. I to jest podstawa naszej wiary. Skoro Izraela nie odrzucił, to ten, który trzciny nadłamanej nie dołamie, też nas nie odrzuci. Halleluja. I trzeci punkt jest taki. Oprócz pokuty nowonarodzenia i wcielenia w Kościół, Żydzi nie mają żadnej przyszłości, nadziei, ani żadnego powołania w Bożym planie. I mamy jeszcze mniej światła. Czwarty punkt, który w tej teologii też występuje.
Od czasów zesłania Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt termin Izrael odnosi się tylko i wyłącznie do Kościoła. Piąty. Obietnice przymierza błogosławieństwa dane Izraelowi w Biblii zostały od nich zabrane i oddane dla Kościoła. Natomiast Żydzi podlegają ciągłemu przekleństwu w wyniku odrzucenia Chrystusa. Coś tam się jeszcze tli. A co Paweł mówi na ten temat? Izraelitów w liście do Rzymian, 9 rozdziale. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Następny punkt. Pozbawienie żydowskiej tożsamości Pana Jezusa. Wielu do tej pory ma ludzi problem z tym, dlatego że spotykając się z Jezusem, spotykamy się z Izraelem, spotykamy się z Jego narodem. I nie można mieć nienawiści do Żydów. Pan Jezus nie stracił swojej żydowskiej tożsamości. Jest powiedziane w Księdze Objawienia, że Pan Jezus posyła swojego anioła do kościołów, aby dał świadectwo o czym? Ja może zacytuję ten werset. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest, to mi się podoba, nie byłem. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Pan Jezus posyła anioła, aby poświadczył w zborach, w kościołach. Ja mam tożsamość żydowską, inaczej mówiąc. Ja jestem korzeniem i rodem Dawidowym. A pieśń, która jest śpiewana w niebie, kto zwyciężył, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Jezus w swojej chwale nie stracił swojej tożsamości. On ma ją dalej. No niestety ta teologia pozbawiła Pana Jezusa jego tożsamości. I ten ostatni punkt, siódmy. Oderwanie Boga od wiecznego przymierza z Izraelem. Ciemno. Kościół już nie jest światłością. Oto diabłu rozchodziło się w historii. I z przesłania krzyża o miłości zaczyna być powoli przesłanie nienawiści, niechęci i przesłanie miecza. Co się dzieje później? No, zaczynają się wyznania niektórych i tak zwanych liderów czy ojców Kościoła. Na przykład 138, niejaki Marcion, gnostyk, odrzuca Stary Testament jako pisma żydowskie na rzecz Nowego Testamentu jako pisma chrześcijańskie. A później 160 rok, Justyn Męczennik, pisma nie wasze, lecz nasze. No wy jesteście pozbawieni przymierza, to jesteście pozbawieni też pisma. 177 rok, Ireneusz z Lyonu. Żydzi są wydziedziczeni spod Bożej łaski. Takie słowa padają. Następny punkt.
196 rok, tak zwane spotkanie w Cezarei. I to spotkanie w Cezarei odbywa się już bez Żydów. Tam się ustanawia, Kościół staje się większością z tak zwanych narodów, czyli pogan. I dokonują pewnych zmian. Kościół odchodzi od wszystkiego, co żydowskie. Jest, jakby można powiedzieć, wysysane to, co żydowskie z Kościoła. Kościół już nie może świecić. I na przykład jest jeden punkt, gdzie święta Pesach, które były obchodzone razem z Żydami, ustanawia się święto tak zwanej bogini Ester. Easter po angielsku jest święta do tej pory, święta Pesach określane są jako święta Easter. Bogini miłości, płodności, wiosny. W niektórych przykładach mamy, my to nazywamy święta wielkanocne, ale tak naprawdę te święta się nazywają świętem Pesach. Nie było czegoś takiego jak nazwy Wielkanoc. To jest ciekawe. I my mamy też w Biblii Brytyjskiej takie przetłumaczenie, że na waszą Wielkanoc został ofiarowany Chrystus, ale dosłownie powinno być na waszą Paschę został ofiarowany Chrystus. Na waszą Paschę. To było święto Pesach. Więc wszystko zastępuje się szabat, przenosi się na inny dzień, na niedzielę. Wszystko, co było związane z Izraelem, gdzieś zostaje odsuwane na bok. I dlaczego ja pewne rzeczy mówię dzisiaj? Dlatego, żebyśmy poczuli troszkę się jak Żydzi. Poczuli to, co oni przeżyli w historii, bo oni to przeżyli. I do tej pory w ich sercach jest. Pewien człowiek, który się nazywał Hilary, powiedział w ten sposób, to jest, żył w latach 291-371. Żydzi są odrzuceni, przeklęci przez Pana Boga na zawsze. Błogosławiącym Tobie będę błogosławił. Później Kościół przechodzi w okres tak zwany Kościół Konstantyna, gdzie się liczy władza, gdzie się liczy siła, gdzie się liczą pieniądze. I taki Kościół już nie ma niestety Bożego namaszczenia. Już nie objawia się w takim Kościele Boże namaszczenie. Był taki człowiek, który był jednym z ojców Kościoła, nazywał się Chryzostom, tak zwany złotousty. On pięknie mówił. Krasomówczość w jego wymowie była, przejawiała się. Powiedział o Żydach coś takiego. Żydzi są mordercami owładniętymi przez diabła. Rozpusta i pijaństwo upodabnia ich do świń. Są opuszczeni przez Boga. Nie ma dla nich odpuszczenia. Bóg na zawsze zapomniał Żydów. Co Bóg mówi? Żywię żarliwą miłość do Jerozolimu i do Syjonu. I gdzie indziej mówi, wrócę na Syjon. Miłością wieczną umiłowałem Cię, w której tej miłości wiecznej my też jesteśmy. Zaczyna być głoszona nie Ewangelia miłości. Zaczyna być przesłanie nienawiści. Wiecie, to co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ale tak naprawdę nie ma samych słów bez czynów. Słowa zawsze prowadzą do czynów. I Żydzi zostają po prostu... Przeżywałem wiele doświadczeń, przeżywałem wiele wrogości, pogromów, prześladowań. X wiek, zwyczaj bicia Żydów w Wielki Piątek w twarz. W ten czas zasługi spływają specjalne od Boga, jeśli uderzysz Żyda w twarz. I z Żydów się robi morderców Chrystusa. Jak myślicie,
Czy taką Ewangelię mieliśmy głosić? Zobaczcie, jak poselstwo Kościoła przemieniło się w poselstwo nienawiści i diabeł chciał użyć Kościół jako naczynie swojej nienawiści przeciwko Żydom. Dlaczego się tak działo? A dzieje się to z jednego powodu. Dlatego, że Jezus przyszedł do tego narodu, przez ten naród otrzymaliśmy zbawienie, ale On wróci do tego narodu i w ten czas będzie koniec z rządami diabła. Diabeł wiedział o tym, więc wszystko robił, aby odwrócić, aby wystąpić przeciwko, ale naczynie błogosławieństwa, miłości, światłości zamienił na naczynie nienawiści i prześladowań. Niesamowite. I jak myślicie, czy Żydzi do takiego kościoła mogli wejść? Czy wszedłbyś do domu, gdzie cię nienawidzą? Nie. Wyprawy krzyżowe. 1096 do 1300. W jednej z synagog w Jerozolimie zebrano Żydów. Zamknięto ją szczelnie. Nikt się nie wydostał. Podpalono i śpiewano hymny na cześć Boga. To jest historia. Oczywiście ja nie mówię, że nie było aktów proszenia o przebaczenie. Były te akty. Były te akty ze strony Kościoła. Były te akty ze strony też w naszym narodzie, ze strony nawet władz. Ale słuchajcie, ta historia, ona ciągle istnieje. Nie możemy powiedzieć, że ona nie istnieje. Ona istnieje. I tak Żydzi niestety postrzegają chrześcijaństwo. Inkwizycja 1481 do 1808, 400 lat inkwizycji, prześladowań, przelewania krwi, zmuszania do odrzucenia judaizmu i przejścia na chrześcijaństwo, tortury. Historia Kościoła przeradza się w historię przelania krwi. I dokonuje się reformacja. Piękny okres, zdawałoby się, przyniesie ulgę, przyniósł ulgę. I dzięki Bogu za tą reformację, za to, że docenione zostało Pismo Święte, doceniono wiele wartości. Marcin Luther napisał na początku taką książkę, Jezus był Żydem. Ale kiedy on poszedł z poselstwem do Żydów, to Żydzi odrzucili to poselstwo. Jak oni mogli przyjąć to poselstwo po tylu latach nienawiści? Niemożliwe. I w ten czas jego stosunek niestety do tego narodu, do Żydów się zmienił. I niestety, ale z przykrością można powiedzieć, że zaczął występować jawnie przeciwko temu narodowi. I powiedział parę takich rzeczy, które były istotne i ważne w publikacji swojej o Żydach i ich kłamstwach. Mianowicie powiedział tak: synagogi powinny być spalone, a domy żydowskie zniszczone. Żydzi powinni być pozbawieni modlitewników i talmudów. Zakaz nauczania przez rabinów. Zakaz wydawania paszportów dla Żydów oraz zakaz podróżowania. Powstrzymanie działalności kredytowej Żydów oraz lichwy. Żydów należy zmusić do pracy ich własnymi rękami. Tak będziemy uwolnieni od tego nieznośnego diabelskiego brzemienia Żydów. Czego nie powiedział? Zabijajcie ich.
Na tych tezach, na tych wypowiedziach niestety niemieccy naziści się zwzorowali łącznie z Hitlerem. I ciekawe, dzisiaj mamy pewną rocznicę. Wiecie, jaka rocznica? 10 listopada? Kryształowej nocy. 38. Dokonana była kryształowa noc z 9 na 10, czyli to, co wypowiedziane było, zaczęło się realizować. Kryształowa noc. I rzeczywiście wiele przykrości, ale dokonało się to z 9 na 10, a 10 były urodziny Marcina Lutra. Ciekawe. Czyli można powiedzieć jakby prezent tego wszystkiego. I czy to zło się zostało zatrzymane? Nie. Powoli zbliżamy się do pewnych rzeczy, które były trudne, łącznie z Holokaustem, ale jest jedna pozycja, którą warto przeczytać. Jest to tytuł tej książeczki Protokoły Mędrców Syjonu, Prawda czy Fałsz? Cienka broszurka, bardzo warto przeczytać. Mianowicie na podstawie tej broszury Protokoły Mędrców Syjonu Żydzi bardzo wiele wycierpieli. Nawiasem mówiąc, ta pozycja Protokołu Mędrców Syjonu była pod względem liczebności po Biblii na drugim miejscu, jeśli chodzi o wydanie, ilość wydanych pozycji. Jak powstała ta pozycja? Mianowicie car Mikołaj II na zamówienie, aby napisano taką pozycję, napisał ją Matwiej Gołowiński w celu oskarżenia Żydów o problemy, które się były po prostu w Imperium Rosyjskim. Obwiniano Żydów. Nic nowego. Kto jest winien? Żydzi. I wiele takich innych rzeczy powstawało. Warto też przeczytać książkę Kiedy krzyż stał się mieczem, która mówi o historii tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o naród żydowski. I przychodzimy do Holokaustu. Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. W 1942 roku na konferencji w Wannsee blisko Berlina ustanowiono, że 11 milionów Żydów z Europy zostanie zgładzonych. Słuchajcie, to się działo w Europie. I z tego 6 milionów Żydów zostało zamordowanych. W 1941 roku przyjechał Himmler do... Pierwszy był Auschwitz w 1940 roku. W 1941 przyjechał Himmler i powiedział, że to miejsce będzie miejscem eksterminacji narodu żydowskiego. Zginęło około 1,5 miliona, z tego 1 100 000 było obywateli pochodzenia żydowskiego. Najwięcej Żydów z Węgier, 440 tysięcy, 300 Żydów polskich, naszych obywateli. I też Polaków, pierwszy transport był z Tarnowa. Żydzi z Francji, 70 tysięcy, 26 tysięcy z Słowacji i tak dalej, i tak dalej. I symbol tego miejsca jest symbolem cierpienia, które było historią antysemityzmu. To był owoc tego wszystkiego, co się wydarzyło w historii. I w jakiś sposób Kościół ponosi taką odpowiedzialność. To są nasze pierwsze modlitwy na terenie byłego niemieckiego obozu. Bóg dał taką wizję, to było w 1995 roku, do mojego serca, aby tak jak transporty Żydów były przywożone do Auschwitz-Birkenau, tak aby z tych miejsc przyjeżdżali chrześcijanie, modlili się na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz. Birkenau, co zaczęło być realizowane
można powiedzieć, od 1995 roku. Później w 2005 roku zobaczyłem po raz pierwszy ten obraz w albumie w Yad Vashem w Jerozolimie i wyraźnie też w sercu przeżyłem, że właśnie na tym miejscu selekcji, bo modliliśmy się w różnych miejscach, tam, gdzie było to rozerwanie rodzin, matki, dzieci na jedną stronę, mężczyźni na drugą stronę i większość z nich szło do komór gazowych, tam, żeby się zebrał Kościół i modlił się ze względu na to, co się wydarzyło w tym mieście, ze względu na antysemityzm, który był w Kościele, ale także ze względu na niewinną krew, która została przelana, bo krew przemawia i woła do Boga. A tu już jest realizowanie tej wizji w czasie konferencji z Holokaustu do żywej nadziei, kiedy co roku mamy konferencję w Oświęcimiu. I tu już jest spotkanie na miejscu selekcji. I łamanie chleba właśnie na tym miejscu, ogłaszanie zwycięstwo przez krew Pana Jezusa, która przemawia lepiej niż krew Abla. Wiele chwil żeśmy takich wspaniałych przeżyli. To jest właśnie po raz pierwszy konferencja w 2005 roku też, kiedy dwóch braci mesjańskich Żydów łamało chleb i prowadziło modlitwę. A to jest takie zdjęcie bardzo wymowne, dlatego że Werner Oder, którego ojciec był jednym z nauczycieli w Rabce, w szkole, gdzie uczono zabijać Żydów, bez emocji prosił, czy może umyć nogi Howardowi Żydowi mesjańskiemu. Werner dzięki Bogu znalazł zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jego historia jest opisana w takiej książce Walcząc z demonami nazizmu. I później Howard proklamował, podniósł krzyż, który był zrobiony z drutu kolczastego i mówi, ze względu na ten krzyż jesteśmy pojednani przez krew Jezusa. I na niebie wytworzył się też krzyż. Nie wiem, czy ktoś był na tej konferencji z was. Pamiętamy to przeżycie. I tutaj mamy już różne lata, różne spotkania, różni ludzie. A ta wizja zaczęła się wypełniać. To zdjęcie jest też ciekawe. Awiwa, siostra z Jerozolimy, która straciła swoich bliskich też w Auschwitz-Birkenau, modliła się za jednym człowiekiem, który był w tym czasie zaangażowany w działania wojskowe w niemieckiej armii. I po tej modlitwie otrzymaliśmy taki e-mail od jego syna, który też był na tej konferencji, mówi: do czasu tej modlitwy same jakieś takie dziwne rzeczy, jakieś takie przekleństwo było w moim życiu, a po tej modlitwie to wszystko zostało usunięte. A tutaj jest też łamanie chleba. Werner wraz z Benjaminem Bergerem z Jerozolimy, jednym z liderów społeczności mesjańskiej. I dalej kolejne lata, 2012 rok. A też z nami były zawsze, co roku przeważnie uczestniczyły siostry z Darmstadt, z Miłości do Jezusa, Bazylea Schlink. To jest właśnie to zgromadzenie. One jako pierwsze Niemki zaczęły ten czas pokuty po prostu ze względu na to, co Niemcy wytworzyli w czasie wojny. Kiedy śpiewaliśmy jedną z pieśni i śpiewaliśmy Hatikwę, podeszła do nas grupa żydowska. Wśród nich były osoby, które przeżyły Holokaust, ale też te osoby przyjechały wraz z swoimi rodzinami, następnym pokoleniem. I oni podeszli do nas, kiedy słyszeli, mówili, to jest nasze. I zaczęli tańczyć i wspólnie żeśmy śpiewali Am Izrael Hai, naród Izraela żyje. I to było naprawdę taką radością. Na pewno wielu z was, którzy byli, pamiętacie to.
kolejne lata, kolejne spotkania, 2013. Tu różne grupy z Brazylii, z innych, z Cypru, też była grupa z Korei. Tutaj jest właśnie ze Szkoły Biblijnej z Cypru, z takiej organizacji Chrześcijanie dla Izraela też. Też następny rok to był 2015, kolejne lata. I 2016 już spotkanie na tak zwanej Judenrampe na zewnątrz. 10 lat mieliśmy spotkań wewnątrz, teraz spotkania na zewnątrz. 2017 jest tam taki charakterystyczny też wagon, też kolejne spotkania. I w tym roku następne spotkanie, które się już odbyło. Zazwyczaj w sierpniu mamy tę konferencję. I to jest takie wymowne zdjęcie. Ktoś zrobił takie zdjęcie tam w kielichu z winem. Odbijają się osoby, które są zgromadzone w tym miejscu. I ten kielich symbolizuje odkupienie dla Kościoła i dla Żydów. Krew Jezusa je przemawia lepiej niż krew Abla i symbolizuje odkupienie. I słuchajcie, co się dokonuje. Ludzie wyjeżdżają z miejsca, jakim jest śmierć, o którym tu Krzysztof mówił, przemienieni. Jadą do swoich społeczności, czy w kraju, czy za granicą, mówią na temat Izraela. Ja się cieszę z tego, że Bóg dał nam możliwość uczestniczenia w służbie, która wpływa na to, aby Kościół powrócił na nowo do swojej tożsamości żydowskiej, aby Kościół odnalazł swoje namaszczenie i aby Kościół na nowo był światłością i solą ziemi. I to się dokonuje. I na nowo Żydzi, z którymi się spotykamy. To jest Boża łaska, bracia i siostry. To, że modli się na przykład ten zbór tu w Ustroniu, to jest Boża łaska za Izrael. To, że przyczyniacie się do tego, aby Żydzi mieli pomożone i aby im pomagać, to jest Boża łaska, bo Bóg powiedział: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. I na nowo to świadectwo o Mesjaszu przychodzi. Jezus zniszczył w swoim ciele mur nieprzyjaźni. I na nowo Kościół wraca do swoich żydowskich korzeni, tak jak już powiedziałem, żydowskiej tożsamości. Mówi do Żydów: wasz Mesjasz zmienił nasze życie. Oni się pytają, dlaczego to czynicie? Dlatego, że wasz Mesjasz. Powiem jeszcze jedno takie świadectwo, które było bardzo istotne i ważne. Jest istotne i ważne. Jest w barze, ci, którzy byli na Ukrainie z nami, to wiedzą, nazywa się jeden człowiek Edik. On przeżył Holokaust, był w miejscowym getto. I kiedy pierwszy raz go spotkałem, powiedziałem: Edik, ty wierzysz, że Jezus był Żydem? On się patrzy na mnie i mówi: to jest niemożliwe. W jego odpowiedzi jest streszczenie tej całej historii, o którym żeśmy dzisiaj słyszeli. To jest niemożliwe. Bo gdyby był on Żydem, to w jego imieniu nie bylibyśmy prześladowani. I po pewnym czasie odwiedzaliśmy tego człowieka i teraz, kiedy byliśmy z bratem Piotrem na Ukrainie, ja się go ponownie zapytałem: Edik, czy ty wierzysz, że Jezus był Żydem? On mówi: tak. Dlaczego? Dlatego, że świadectwo miłości przyszło do jego życia. Żydzi znaków oczekują, a tym znakiem jest miłość i akceptacja i wdzięczność za to, że zbawienie pochodzi od nich, że przez ich naród otrzymaliśmy coś niesamowitego. Otrzymaliśmy zbawienie z łaski. I niech Bogu będzie chwała.